keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me. Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest FIFA World Liga YouTube, kolejka szósta chyba. I gram dzisiaj z Errorem. Jak widzicie przed wami jest nowy wygląd menu FIFA World. Mamy też nowy silnik meczowy. Raz grałem na tym nowym silniku i powiem wam, że dla mnie jakiejś wielkiej rewelacji nie ma. Ale zobaczymy, może jak więcej pogram, to zmienię zdanie. A teraz tak, skład jest dobry, tylko Lukas ma nam kontuzję tutaj niestety po ostatnim meczu, tak więc trzeba mu coś dać. Noga. Dobra, więc szukajmy nogi. Mamy nogę? Zaraz się dowiemy. Nie mamy nogi. Wszystkich kontuzji też nie mamy. Jestem biedny, ale całkiem możliwe, że na liście transferowej mam gdzieś wszystkie kontuzje. I w transferach ostatnio był taki błąd, że nie wystawiało wszystkiego ładnie. Zaraz sprawdzimy. Wystawmy to sobie za 150. No i patrzcie, resetuje się. Na przykład jakbym sobie ustawił za, nie wiem, 550 i od nowa muszę znowu cenę. Pierw było inaczej, fajnie, niestety się pozmieniało. Niestety wszystkie kontuzje mi się sprzedały, więc... Co, gram bez Lukasa? Serio? Nie, chwila. Trzeba coś kupić. Transfery. Przeszukaj rynek transferowy. Chwila, ja to kupię i po prostu widzimy się, jak już będę zapraszał tutaj Errora do gry. Czy to serio kosztuje 2000? Serio? Nie, znaczy stać mnie, ale nie chcę sobie wydawać. Bez przesady. Bez przesady. Ja znajdę coś tańszego, spokojnie. Damy radę. Chyba. Dobra, może po prostu brązowej nogi poszukamy, bo... bo innych jest mało i w ogóle wszystko wiecie, o co chodzi, nie? Może na kup teraz jakąś znajdę tanią nogę. Nówkę, sztukę, nogę dla Lukasa. Będzie mógł na niej biegać. No, super noga będzie. Ja wam mówię. O, wszystkie kontuzje. Zapinie, no dajcie na kup teraz coś. Błagam was. Ja nie mam czasu. Tu jest noga. Chyba was pojebało, ja pierdolę. 5000 za brązową kartę nogi? No, jak się chce, to się znajdzie. 700, mogę tyle dać za kartę leczenia wszystkich kontuzji. I uleczmy tego Lukasa. Jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ Error resetuje komputer. Więc dobra, dajmy sobie jeszcze kartę leczenia. Coś czuję, że będzie długi wstęp. Tak się zastanawiam, co jest w FIFA World za 10 000? Bo dużo osób mnie dzisiaj pyta, czy mam pożyczyć 10 tysięcy. No kurde, nie mam 10 tysięcy pożyczyć, jak widzicie. Ale no już chyba z 10 osób mnie dziś pytało o 10 tysięcy. No i o co kama z tymi 10 tysiącami? Powiedzcie mi. A, dobra. Lukas uleczony, ja sobie zrobię małe cięcie, bo i tak na Errora czekamy. Jeszcze go chyba nie ma. Nie, już jest. Zaraz możemy go zapraszać, chyba zaraz się spytam. Okej, okay, czekamy chwilę. Co możemy zrobić w tym czasie? Możemy sobie przejrzeć drużynę tygodnia, w której nic specjalnego nie ma, jedynie ten James. Emenike nie jest też złą kartą, no i Griezmann. Trzy takie konkretne karty, tutaj Thierry Aury. No nie wiem, czy Thierry Aury jest jeszcze kartą dobrą, bo 76 tempa. Nie wiem, czy to byłaby karta, której chętnie bym używał, szczególnie na... pomocy, na lewej pomocy, lewym skrzydle, no niestety z takim tempem raczej na skrzydle się nie gra, tak samo jak jest w przypadku Davida Silvy, też raczej często używaną kartą na skrzydle nie jest, ale tak jak jest postawiony na środku pomocy, to może być całkiem okej, zwłaszcza ile ma podań. Dribbling ma podania tam jakieś tam, ma właśnie dribbling ma mieć znaczenie, ale większe w FIFA World teraz niby po tej aktualizacji, ale ja tam tego nie widzę za bardzo, no jeden mecz grałem, przypominam wam, że mogłem sporo rzeczy nie zauważyć, no może, możemy zapraszać, mogłem sporo rzeczy nie zauważyć, ale co mi się na pewno spodobało, to jest wreszcie więcej tych sztuczek i są one łatwiejsze do używania, no w takim sensie, że wiecie, to wygląda już mniej więcej tak jak w FIFA 13 bardziej, bo to nie jest jeszcze, może 12 nawet, to nie jest jeszcze takie super, chyba mi się FIFA zwiesiła, tak? Tak mi się wydaje, no,
Fucking damn it. Co za FIFA World? Nienawidzę tego, czyli tradycyjny błąd, który też powtarzał się przed tą aktualizacją i teraz tak mi się ten zwiesiło i trzeba zrobić cięcie i wyłączyć i włączyć grę i tyle z tego. Dobra, i jestem z powrotem już. Już odpalamy grę. Okej. Tak wygląda nowe wejście, jeśli nie widzieliście. Okej. No tak, mogliby naprawić jeszcze te problemy z tym łączeniem się ze znajomymi w ogóle i tak dalej, takie no nie, że tą grywalność, tylko no sprawy czysto techniczne, no właśnie to łączenie się z przeciwnikami i tak dalej, no bo co z tego, że rozgrywka może być piękna, grafika może być piękna, ale gra będzie miała mnóstwo takich błędów no nie, z poziomu menu, że będzie to trudne do obsługi czy coś takiego i to i tak będzie wkurzające. No ale dobra, okej, już mogę zapraszać. Nie hajdoka. Działaj FIFO, działaj, błagam cię, proszę. Bercik 10, to jest error. Tak więc zaprośmy go i miejmy nadzieję, że nic się nie zwieść. Jest. Chyba wszystko działa jak powinno. Ja sobie jeszcze zamknę zbędne programy, żeby mi tutaj nie lagowało. Jest połączony z przeciwnikiem, wszystko pięknie. Mam nadzieję, że jest kontroler włączony. Sprawdzałem chyba przed rozpoczęciem nagrania i chyba był. Teraz już nie mogę sprawdzić, nie będę anulował. Nie będę taki. Dobra, wszystko działaj. Bądź kontroler. Jak nie, to będę grał na myszce. Podobno też usprawnili grę na myszce, więc będę musiał kiedyś na pewno tego spróbować. Okej, tutaj niech się ładuje. Taki jest skład. No, mniej więcej taki jak wszyscy mają. Ja ma jeszcze ten stary. Ja ten czas wykorzystam tutaj na rozplątanie sobie kabli. Okej. Pięknie jest kontroler, tak mi się wydaje. Okej. Grajmy więc, grajmy. Aurier do przodu, do Lacazette. Lacazette, strzał i dobitka i nic z tego, niestety. I Lacazette, ależ to był mocny strzał. Po prostu bramkarza aż przewróciło z tej siły. I Lacazette raz jeszcze broni to Enyama. I nic z tego, nie będzie jeszcze jednej próby. I Kabaj, uderzenie, no nic z tego, broni znowu Victor Enyama. No ja tak sobie mogę strzelać, a zaraz pewnie stracę brameczkę, no nie? Jeśli nie trafię szybko. Na przykład może teraz, bo chyba teraz Lacazette nie zostanie dogoniony, wrzuci i dobrze. I Lacazette, znowu nic z tego. I Kabaj, nic z tego, będziemy mieli rzut rożny. Chyba muszę próbować właśnie takich strzałów bardziej z dystansu, bo ja gram tutaj bardziej pod FIFA 15, gdzie to wykończenie tych akcji jednak wygląda znacznie inaczej, więc stąd moje, myślę, problemy z zdobyciem bramki. Lacazette, strzał i bramka jest w końcu, 49 minuta, no strzał właśnie z większej odległości i jakimś cudem wpadł, już myślałem, że obrońca zablokuje, ale jednak do bramki się udało. Czemu to tak dziwnie miga? No dobra, nie będziemy oglądać powtórki. Lecimy dalej z meczem, bo jednobramkowe prowadzenie to prowadzenie słabe, które można łatwo stracić. Ojojo, niedobrze, no i na szczęście nie trafia, ale to będzie dobitka i jest gol. Menes, 73 minuta, niestety 1-1 i będzie ostra końcówka, ale no cóż, zdobitki. Często teraz te bramki zdobitki, zauważcie. W ogóle, no dobra, może gra się troszkę normalniej po tej aktualizacji, ale to nie jest nadal jakieś super wybitne i przy okazji są też jakieś nowe błędy w inteligencji naszych piłkarzy w ogóle w rozgrywce, co zmienianie tych piłkarzy jest jakieś takie, mam wrażenie, spowolnione, a zaraz mogę stracić drugą bramkę i to na pewno nawet. Enyama wychodzi, no i gola nie ma, patrzcie. Okej, może będzie remis chociaż. Może ten jeden punkcik zdobędę. Dobra.
Można przewinąć znowu. Mogliby to naprawić w końcu. Albo Error po prostu ogląda powtórkę, jak to mogło nie wpaść. No, no też już myślałem, że to będzie 100% bramka, ale jednak coś się tutaj nie udało, a teraz moje podanie też się nie udało, ale dobra, zabierzmy piłkę, jest 82 minuta, lecimy z jakąś akcją, to podanie też było bardzo dziwne. Ale dobra, może teraz Kabaj do przodu, nieudane podanie, w ogóle spóźniona reakcja Braithwaite'a, coś przycina, lagi znowu. Aktualizację sterowników wyłączyłem, więc to nie powinno być. To jest bramka, 2-1. Menes. Dobra, grajmy dalej, przewidźmy to sobie i gramy dalej. Dobra. Można przewinąć jednak, chyba naprawili to przewijanie. A teraz taka akcja na zakończenie, może coś ugramy, może nie. Zobaczymy. Maxwell, dobrze. Lecimy, świetnie. Teraz jeszcze raz do Maxwella, może być dobra akcja, ale to nie jest... Co jest, co się stało ze skończeniem meczu? Żółta kartka dla Maxwella. Okej, okay. I mam pytanie. W ogóle to chciałem zrobić, wiecie, zamarkowanie strzału, ale zapomniałem, że to w tej FIFA po prostu nie działa i wyszedł mi ślizg. Więc takie buty, bo wiecie, normalnie się to robi kwadrat X, a tu to po prostu nie działa. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. To jest takie dziwne i nadal tego nie poprawili. Dobra, może jeszcze jedną akcję zdążę przeprowadzić? Nie zdążę. Z końca meczu przegrywam 2-1 z Errorem. Dobra, dwie bramki Meneza, jedna bramka Lacazette. Statystyki wyglądały tak, że miałem 8 strzałów aż, no ale no, nie udało mi się w pierwszej połowie żadnego z nich wykorzystać, a miałem ich naprawdę sporo tych okazji. Dobra, przejdźmy dalej. Dostaję tam 400 monet. Jest dobrze. Dobra, tak więc to by było na tyle, nikt nie dostał kontuzji, bo tu jest tak, że oni grają do końca, a potem nagle mają kontuzję. To jest też nieco dziwne, jak tam wygląda, bo w ogóle kondycja moich zawodników, trzeba ich trochę odświeżyć przed kolejnym meczem, bo tutaj 45 kondycji nawet widzę i spadł mi pad i pewnie już nie będę mógł zagrać kolejnego meczu, bo się rozwalił. Nie rozwalił się, dobra. Tak więc już bez zbędnego przedłużania, bo wstęp był długi. W meczu też dużo pokażę, bo sporo gadałem, też ten silnik też obczajałem, nowy, i tak jak mówiłem na początku, po pierwszym meczu rewelacji nie ma. Pozdrawiam, cześć.